Korex. Wywoływanie zdjęć powinno odbywać się w warunkach bardzo ograniczonego dostępu światła. Ponieważ ten proces często jest wielokąpielowy i długo trwa, zostały wymyślone specjalne pojemniki na błony zwojowe i cięte, które umożliwiają obróbkę chemiczną materiałów przy świetle dziennym lub sztucznym. Nazywa się je koreksami. Dzięki budowie możemy swobodnie wymieniać chemikalia, nie narażając błon na ponowne naświetlenie. Koreks składa się z tanku, przykrywki, szpuli i trzpienia. Wyróżniamy koreksy do błon fotograficznych i do papierów. Różnią się one wielkością, a dokładniej promieniem spirali oraz odległością od siebie ścieżek w szpulach. Rozmiar koreksu określa, ile rolek i jakiego formatu błony może pomieścić. W celu powiększenia koreksu stosuje się przedłużki, który wpina się między tank a przykrywkę. Koreksy pozwoliły na ograniczenie zużycia chemii oraz ułatwiły wywoływanie materiałów. Najbardziej znanymi producentami są Jobo i Patterson. To wszystko na dziś. Do zobaczenia pojutrze.